Banan. Czy witam? Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie Jaskier zna się jak nikt. Co? Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Co, już tego nie przeczytałem? Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. Skoro nie tu. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza Jaskra. Sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na cześć laureatów. Jaskier uczył świnie jodłowania, a ja... Zostawmy to. Czemu zostaw? Czemu ze sobą zamyka drzwi? Nie wiadomo, gdzie już był. No, jeszcze można ją gryźć.
zamknięte, czyli wrócimy tu później. Sekretny lód. Aha. Roza, boli. Wespula. Ma rabę. Dobrze. Co tu jeszcze robi? A, sprawdzam, czy... W sumie dobrze się składa. Ona by... Molly. Miał w zasięgu... No tak. Chyba nie to rzecz... Akurat... O nich słuchać nie chcę, ale chcę mieć zaznaczone te rzeczy. No, nie, czemu? No. No zaraz sam do nich padnę. Po co mi... ta informacja? No hej! A, jest klik. Tylko dajcie mi tydzień! Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Won mi stąd, ale już. Słuchaj no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. Tak, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Razem, bić kurwy syna! Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Spokojnie, spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym occie namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dymem. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. No nic. Przeniosę się do Oxenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony. Ja tutaj walczyłem. Przepraszam bardzo. Nazwie to balem? Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś bażant zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba cię czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co?
Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Bez przesady. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Niestety się nie szanuje się, nie? To jest... Słabo. Czego nie można zdecydować? Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Szedł w dwie strony. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. I teraz na początku te same odpowiedzi, przepraszam bardzo. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż... Rzeczywiście, wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał... Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Niestety, spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. No dobrze. Dzięki za pomoc. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz gdzie mnie szukać. Tutaj przynajmniej straże znają swoje miejsce, nie muszę ich atakować. Ech, nie chcę mnie się...
porządku. Porozmawiacie wyglądasz. Ta? Ty, spierdalaj leszczu. Co? Ej, koleżko, chodź tu. Ty, leszczu! Przygód szukasz? A nie zanosiło się. No jak go zaatakować? Ej, koleżko! Ono tu! Masz jakiś problem? Sens. Te dzieci z tym. Przepraszam, szukam Marabelli. Z bagnem. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę. Czyli to tutaj je przywieziono. Czy tam poszły? Widzisz, miałem rację. Zaczekam. To nie potrwa długo. Co? No, przecież ten tutaj to. To przyjaciel Janka. Szczurów się nie umiera, głupia. Umiera się! Kiedyś widziałam, jak łowca czarownic powiedział do jednego pana: ty szczurze! A potem go zabił. Kłamiesz! Koniec na dzisiaj. Zabierz swoje rzeczy i do domu. Do widzenia. A mój tatko jest łowcą czarownic. Czy szczurołap nie zdrowieje? Pewno nie. Tak? A skąd wiesz? Mama mówi, że jak biedaka choćby kaszel dopadnie, to tak jakby już w grobie leżał. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, no i są tutaj. Atlas grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął pleśnie. Rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. To smutne. Przecież były tutaj jeszcze minutę temu. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowany. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie. I zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Pamiętam, jak wyglądały. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co oni są. A imiona musiały znaleźć sobie nowe, dlatego nie, żeby wiedźmy je nie znalazły. Hejda. Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce. Ja się nie spotkam jeszcze. Dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki. A, no dobrze, jest to zdrowia duży. No ma szczęście.
Bez przesady. Bez przesady. To willa baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przeszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivi pod moim domem. Nie muszę. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Farę Emrejsowi? Nie, wtedy dawno byś nie żył. A więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelwood. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? No, oczywiście. Cóż, jeśli jest tam Molly, no to w drogę. Wydaje się mieli, dlatego... przyjąłem ofertę. Oho. Tak jest, można wygrać beczki. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach? Zna się, to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. No oczywiście. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się wynagrana są dość duże. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Siwego oczywiście. Siwa klacz wygląda na bardzo zwinną. Poza tym znałem kiedyś człowieka o imieniu Kahir. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym Zerrikańczyku. Nie ma co zwlekać. Tak, o, to trzeba wygrać. Tak. Dalej, Wiedźminie! No proszę, kolej, co cię stać! Hej, rusz się! Ja czy tamten nie oszukuje? Pojechał gdzieś indziej.
za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Panie. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. Dzięki. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. No dzięki. Kolejny przypłynął z Denerii. Geralt z Rivii. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi, Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Mhm. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Błyskotliwa. Na co barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Brzmi dobrze. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Sekundę. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Dziękuję bardzo. Tak? O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Yes. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w to... Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy.
No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu... O, Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? No nic. Bywaj. Trupy w strzępach. Kramasz. Też mi źródło informacji. Ktoś spłonął na stosie. Okropność. No i pognałem za tym bratkiem aż do obrony. Co to? Czego tu? Trzech drzwi. Na drzwi. Chcę się zobaczyć z Rozą Faratę. Żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Siwy, nie prowokuj mnie. No co? Nie mogę. Znowu poziom 23. Co za wszystko? Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Musi być jakieś inne wejście do pani. Ustrzym do mnie! Wracaj za mnie, zawiązuję. Jasne. Cóż za interpretacja? Schowaj to. Pękasz? Chciałem tylko pokazać miecz. Interesujące. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, Kwiatuszku. Dla ciebie, panno Varatre. I lepiej stąd zniknij, Kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś?
nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż Rud Faratre zawsze stawiał na najlepszych. Panie, dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Drewniany wyjdź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurzył na nowo. Nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Dobrze. Zdecydowanie potrzebuję nauczyciela. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? Jakim cudem się to dostałeś? Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że... W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać się o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Walcz, a nie powinna. Niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąci woda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Rosa postanowiła sobie z ciebie zażartować? Sprytnie. Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił.
No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Można zostać tej zbroi tutaj. Kesen. Kesen, Kesen. Okay. Zabili, a teraz na ulicę wyrzucą. Bez przesady. Co to było? Pasta.
A ten? Ten co? No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz. Zrobię, zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwinta. No ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się żadny. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec, trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co, czeka nas wieczorek z poezją? Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Aż taką poezję? Co to było? Chciałeś kiedyś, żebym zawalił misję? Ja
jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Bardzo ładnie. Na pukla. Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w białym sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując!
Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Priscilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Co nie? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód do tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior, tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz... Jemu teraz nie jest do śmiechu i mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggy'm Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Czego idę? Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic. Geralt! Powiedz mi. Na turnieju poetyckim Wellander. Oczywiście już wcześniej I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadęty. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że... No... Gdyby nie to, chyba... A, rozumiem. Do zobaczenia. Pogonię go, jak pragnę zdrowia, znowu u tej dziwki nocował! Nie jest. Ja tam nie jestem rasistką. Człowiek, elf czy krasnolud, ważne by się zachowywał.
Tak, to... Dobre myślenie. Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetes? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym? Podejmuje ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Geralt z Rivii. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Ziggy Roywen zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Z jakiegoś powodu to imię pasuje do niego. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Cześć. Witaj, złociutki. Jak się masz? Koński podryw. Skoczymy do mnie. Z ręką wyciągniętą na zgodę. Bądź zdrów. Ciao. Pięknie. Słucham. Junior dostał zaproszenie. Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza, a Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowidz jakiś? Mordercy! Proszę, nie! No kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu.
przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Szukam Skurwiela Juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tlasak? Może gdybyś nie nazwał go Ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek Juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam Juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Royle, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tlasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów Juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam... Gdzie znajduje się kas... Niedaleko, wiesz? Oficjalnie Skurwiel nie... To gdzie... Junior... Rozkryj mi się... Wspomniałem... Rób jak... Dzięki za pomoc. Idź już, Wiedźminie. A, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Słuchaj, wiesz... To samo, co ze wszystkimi, którzy... To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie pontaru razem... Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z Waltorn... Ty nie masz przypadku? Oczywiście, że... O co poszło? Widzisz... Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalających. Wyobrażasz? Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem żigolakiem. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o jasne. Może ci pom... Zamiast mówić, wolę pokazać. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie.
Jezus, a to jest na przejście. Proszę za mną. Widzę, że sprintować można na tym razie. Nie ma problemu. Przestań w tej chwili. Ja zły, że ze mnie zginie Mentor Fulna. Co? Padnie głową w mur, tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Ja tu przecież robiłem wszystko, co mi polecili do zrobienia. Widzę, że się dogadujesz z trolem. Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. To będzie duża nagroda. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Muszę się tu rozejrzeć, ale... Zamieniam się w słup. Ktoś widział... Poza Bartem? A czy w dniu ataku działo się coś pod... Apent zarzekał się, że było spokojnie. Jaka była war... A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. Trzy skrzynie nilfgardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i... Cała Torfuna. Rozumiem, jest 10 tysięcy, powinienem mnie. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spróbuj? Nie, ale zastanawia mnie na przykład skąd... Jej tu nie było. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba, że jesteś trollem. No, chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pewno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze. Muszę kończyć za 5 minut, żeby zrobić logo. Ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziura zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. Wszystko się układa. Zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Bum? Bum! Takie duże. Bach, trach, łobudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. To było duże, bum. Rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym. Całe życie pracuję z idiotami. Próbowałeś pół... Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie... Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale tak, że aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabi. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby... Cenię życie moich ludzi. Ale swoje bardziej, więc rzuciłem...
No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura. Dzięki. Nie. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty... No jasne, co ty się wpakowałeś? Możemy zamienić parę... Zamienić? Ela, co? Słowa nie warte nic. Nawet Bart wie. W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Ziggy lubi. Możemy. Czy przed kradzieżą... Podejrzeń... Co? Bart nie roz... Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć. Tak, tak. Ja słyszał takie... Aż łaskotało Barta w... Dobra, Zgoda. Nie ma Turfuny. To Bart ma dużo czas. Bo Bart już nie ma czego pilnować. Czemu tak lubi... Ziggy dobry. Ziggy dba. Bart jak nie ma co robić, myśli. O tak. Bardzo tak. Myśli. Zwykle jest. A na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kamienie ciekawe. Dzięki za pomoc. Bywaj. Nie można zaprzeczyć. Bywam. A może nie bywam. To być pytanie. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Dobra, myślę, że to już na jutro zostawimy. Dobra, wcześniej zacznę, to będzie dłużej. No teraz minęło dnia. Chyba, że jeszcze przed północą włączę, ale zobaczymy. No na razie.